I ja stoję zupełnie, nie mam strachu. Wiem, że on mi nic nie zrobi, ale to jest doświadczenie nienawiści, z jaką szatan. I wiem, że on nienawidzi i przyrzuca mnie przekleństwa i mówi, że chciałby, zrobi wszystko, żebym został wyrwany z tego światła do piekła. On tak mnie nienawidzi, że zrobiłby wszystko, żeby wyrwać do piekła. I wiem, że to z dwóch powodów. Raz, że to jest to kapłaństwo, a drugie, za te, on jest, chce się zemścić za te dusze, które otaczały mnie, które pomogłem Bogu zbawić, nie? I to jest to, taki mam odbiór. To jest główny powód jego nienawiści. Jak bardzo szatan nienawidzi kapłanów i nienawidzi, kiedy się modlimy i nasze cierpienia ofiarujemy za nawrócenie grzeszników, o zbawienie ludzi. Bo to wyrywanie, bo jest to wyrywanie dusz od szatana i dawanie Boga. Każda modlitwa za grzeszników, każde cierpienie, każda komunia, to jest właśnie zbawcze, kiedy czyniona jest ze względu na miłość Bożą. Nie? I za to nas szatan nienawidzi i prześladuje i robi wszystko, zniechęcić do modlitwy, oderwać od Boga, byśmy się nie spowiadali, chodzili do kościoła, dobrze nie czynili, zajęli się w egoizmie, w sobą, żeby nam tylko było ciepełko. I kiedy ta bestia niejako się chciała wbić w tą ścianę światła, którą byłem otoczony i to jest taki moment, że ja słyszę, mów modlitwę. I od razu wiem, jaka modlitwa od razu na te słowa, mów modlitwę i od razu w tym momencie największego niejako tego nienawiści odczucia mówię, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla mnie. Skoronka do miłosierdzia, tylko że ja tam już jestem, moja dusza z Bogiem, ja już nie jestem pomiędzy ludźmi, więc ja w tam wypadku mam słowa, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla mnie. I te słowa mówi razem ze mną mój anioł stróż, stojący koło mnie. Bo od razu mówię, ja się nie zastanawiam, tylko od razu jest mi to dane, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie. I na ten moment, kiedy ja powiedziałem te słowa, to ta bestia, szatan, zaryczał, jakby cały świat się rozrywał. To było przerażliwe wycie, jakby, ja wiem, jakaś bomba atomowa rozrywała świat z przekleństwa. I on się zawinął w taką jakby chmurę, zakołował, jak to tornado jest, zawirował się i tak z powrotem, tak szybko jak przyszedł, tak wrócił do tej kropki chmurki nad słońcem i zniknął. I potem były różne inne, bo tu mam słowa. Dałem ci poznać moc mojego miłosierdzia. Jedno wezwanie duszy, kiedy dusza wzywa mojego miłosierdzia, szatan staje się bezsilny. Taka jest moc mojego miłosierdzia. To zostało wam przekazane w koronce do miłosierdzia. Dałem ci poznać moc, tę moc. Jedno wezwanie wystarczy, aby szatan odstąpił. Jest moja wędrówka, to różne takie historie, tajemnice zostawię, tylko zakończę, bo trzeba już wylądować. Widzę, nie, to o czyśćcu. Czyściec jest samotnością, jest ciemnością. Zależy od, w jakim stanie grzechów ludzie są. Jest wielkim cierpieniem. I niektóre pokłady czyśćca to są, nic się nie różnią od piekła. W tym znaczeniu, że z czyśćca jest nadzieja wyjścia. Na końcu czasów, na sądzie ostatecznym, dusza wyjdzie z czyśćca i będzie zbawiona w niebie. A z piekła już nie ma nadziei wyjścia. Piekło jest wieczne, tak jak i niebo piekło. I niektórzy zostali uratowani, weszli do czyśćca dzięki jakiemuś dobremu czynowi, jakiejś modlitwie. Chrzest, komunia święta wyciska takie piętno na duszy. Do piekła pójdzie, idzie to, kto się zaprze w chwili śmierci, odrzuci moc Boża, bo Bóg do końca, do ostatniego momentu daje propozycję. Choćby nie wiem, jaki grzesznik był, jakie straszne grzechy były popełnione, może się zbawić. Idzie na potępienie, kto odrzuci w tym momencie całkowicie Boga.
to jest dużo, by tu wchodzić. Ja miałem możliwość rozmawiania z przekazu, czym jest czyściec, jak cierpią w czyśćcu dwie osoby z mojej rodziny, jak doświadczają jakich cierpień. I jedna z nich mówi, walczcie o niebo. Mów o czyśćcu, mów o tym w kazaniach. Jeden z kapłanów przekazał mi, co mam mówić, jak, że on nie mówił o tym, nie, jak zmarnował życie poprzez swoje złe wybory i jak są wdzięczni, czy wdzięczne w duszy czyśćcowe za każdą modlitwę, ale tyle modlitwy i tyle mszy świętych im pomoże, na ile mszę i modlitwę cenili za życia. Jeżeli ktoś za życia nic nie mówił, żadnych różańców, to nasze różańce mu nic nie dają, bo on w to nie wierzył i ich nie odmawiał. Więc musi czekać na zmiłowanie Boże w inny sposób. Te modlitwy, nawet wielkie modlitwy odmawiane za nich, czy mszę świętą, to oczywiście te są odpusty związane, ale to nie jest tak, że cała modlitwa idzie i teraz go wyciągają. Jest, tylko Bóg jest dysponentem naszych modlitw. Jeżeli ktoś przez całe życie nie lekceważył mszę, komunię świętą, odrzucił to, to też te komunie w małym, bardzo małym stopniu. To jest ta zależność. Ile szanowałeś, ceniłeś komunię i mszę i różaniec za życia, tyle będziesz mieć pomocy. Ilu ludziom, za ilu duszy, za ilu ludziom w czyśćcowym pomogłeś się zbawić, ulżyć w cierpieniach, tyle proporcjonalnie, to nie można mierzyć tak, na tyle dostaniesz pomocy, na ile sam innym pomagałeś. To jest niesamowite przeżycie. Jeden, no to oni wiedzą, kto za nich się modli, ale sobie nie mogą pomóc i wdzięczni. Msza największym potęgą jest msza święta. To zostawimy to. Jest ciemność, jest samotność, a potem stopniowo coraz więcej, jak się dusza czyśćca z bliżej nieba, to coraz więcej światła odczuwa i coraz więcej widzi perspektywę już tego nieba. Ono się stopniowo przeżywa. Tam jest tęsknota straszna, bólem jest tęsknota. Oni na chwilę zobaczyli to światło i piękną miłość Boga, a teraz ten ból jest ta tęsknota. Jest niesamowity ból z powodu utraconych wszystkich okazji, kiedy mogliśmy być na mszy, komunii świętej, modlitwy, kiedy mogliśmy coś dobrego zrobić. Żal utraconych, to jest ból, który nie. Każdego dnia Matka Boża odwiedza duszę w czyśćcu. Oni nie ma, tam nie ma poczucia czasu i Matka Boża ich odwiedza i każde odwiedziny Matki Bożej jest dla każdej duszy czyśćcowej wielką ulgą. Najwięcej ulgi mają w cierpieniach w święta maryjne. Najwięcej dusz wychodzi z czyśćca do nieba w Dzień Bożego Narodzenia. Bo dlatego, by zbawić, On przychodzi na ziemię. Nawet nie w dzień zmartwychwstania, w dzień Bożego Narodzenia. Taką wiadomość ma. Dzień Wszystkich Świętych jest wielkim dniem też takiej amnestii. Ta. To zostawmy. Jest taki moment zakończenia mojego tamtego pobytu. Jest... No ja cały czas tęsknię, bo oddali to światło, fragmenty jakieś, skrawki tego życia niebieskiego mnie pociąga, już chciałbym wejść. No i tu na koniec już ukazuje się mi Pan Jezus w takiej postaci, że powiem ludzkiej, cielesnej, że widzę Jego takim, jakim jest. I jakbym chciał zapytać się Pana Jezusa, no kiedy już tam wejdę? Ja wiem, że to wszystko jest łaską i ja na to nie zasługuję, ale to moje wyznanie wiary i to prośba o miłosierdzie i to wszystko ma znaczenie, że no, jest ta tęsknota, żeby tam wejść i jakby to, no Panie, kiedy pójdziemy? I wtedy słyszę takie słowa, mówi do mnie,
posyłam Ciebie z powrotem na ziemię. A ja zaczynam się, że tak powiem, kłócić, jak za życia na ziemi z Panem Jezusem. Mówi, nie, nie chcę, zostaw mnie tutaj, tu jest mi dobrze. Nie, proszę. Pan Jezus tak jest niesamowity. Pan Jezus ma niesamowitą czułość, delikatność, jest nie do opisania. A on mówi, tak, wiem, że tu chcesz być, bo ja tego też pragnę, abyś tu był ze mną jak najszybciej. Bo pragnę, aby każda dusza ze mną była tutaj szczęśliwa i była ze mną jak najszybciej. Ale jeszcze twoja misja na ziemi niewypełniona. Jeszcze musisz wiele cierpieć, wiele modlić się i wiele kochać, aby wiele dusz do mnie jeszcze przyprowadzić. Mówię, niech jeszcze wróć i mów, co widziałeś. Mów wszystkim, jak bardzo kocham każdą duszę. Mów wszystkim, jak bardzo tęsknię za każdą duszą, aby była szczęśliwa i zatopiona we mnie. Mów wszystkim, że czekam na każdego. Mów wszystkim, że mnie na ziemi możecie spotkać żywego, prawdziwego. Tak jak ty teraz tu widzisz mnie, tak na ziemi każdy mnie może spotkać w Komunii Świętej. We mszy świętej czekam na was wszystkich. Kiedy kapłan podnosi w konsekracji hostię, nie skłaniajcie głów, nie zamykajcie oczu. Patrzcie na mnie, bo ja z tej hostii patrzę na was. Patrzę na wasze życie, widzę was, patrzę na was z miłością. I z miłością przychodzą do tych, którzy z miłością mnie przyjmują, aby napełnić duszę swoją miłością i mocą do walki ze złem. Mów to. Wiele innych jeszcze słów, ale to było najważniejsze. Jest końcówka, bo zaraz będzie jak święto życia, nie? Kto mnie uratował? To muszę to powiedzieć, tylko w takim jest taki moment, że po tej rozmowie końcowej z Panem Jezusem, gdzie On mnie odsyła z powrotem, jest taki moment, słyszę, wstań. I poczułem w tym momencie ziemię, że moje nogi, zmysły moje wróciły, poczucie mojego ciała i zmysły, że moje stopy stoją na ziemi. A więc czuję, że jestem na dnie wody. I zastanawiam się, jak ja, jeżeli na dnie oceanu, to jak teraz ja się dostanę, nie? Do brzegu. I słyszę, wyprostuj się. I się wyprostowałem. I moja głowa wynurzyła się z wody. Byłem tyle w wodzie zanurzony. Wyjdź z wody. Wyszedłem do brzegu. Wyszedłem dokładnie w tym miejscu, w którym wchodziłem do wody. To jest niemożliwe, bo wciąż trwał, fizycznie wciąż trwał odpływ. Z tej bańki powietrza wyprostowałem się i wróciłem do życia. To tak Bóg chciał. Nie miałem ani przez ułamek sekundy uczucia duszenia się, zmęczenia, łapania powietrza, cokolwiek, nic. To jakbym ja się zanurzył i wyszedł. Nic. Wyszedłem usiąść. Siadłem na piasku. Patrzę w stronę wody. I się zastanawiam. Zmysły wracają. Pamięć wraca. Co to było? Byłem w wodzie. Szybko tak. To jest błyskawicznie. Widzę wszystko. Znowu jakby na obrazie. Wszystko tylko. Bo cały czas jest widzenie w dwóch wymiarach. Wymiar taki, że ja patrzę na przykład tam w niebie czy coś, to jest z jednej strony jakby ja uczestniczył tak, a z drugiej strony jakby obserwował to jeszcze z drugiego z góry. To jest niesamowite widzieć w dwóch wymiarach wszystko.